Dzisiaj mówimy o Węgrzech, bo Polska jest jak Węgry, że nie chce żadnych banków, proszę Państwa, lichwiarskich z Malty. Przez Ferratum Bank organizowane to wszystko jest. Ja mówię, co to, gdzie Malta, gdzie Polska? A jednak to mi zatkało, bo to jak płaci się, proszę Państwa, tę lichwę, to nie wiadomo komu i dla kogo te pieniądze, na kogo idą. A to Ferratum Bank, proszę Państwa, to Malta, no to dajcie spokój, no to nie za daleko to zaszło, dlatego też minister sprawiedliwości Ziobro już staje na wysokości zadania. W ogóle Polska to na głowie staje. Proszę Państwa, co się dzieje? Niech Państwo poczytają w internecie wypowiedzi tego, który prawdę mówi, czyli wizjoner Jackowski, że koniec świata, że świat będzie się palił do 2021 roku. Wcale to jakoś jak bajka nie brzmi. Zapraszam. Rozliczenie PIT 2018 dobiegło końca. No, wiesz, wojny hybrydowe, też odpowiednik tego końca świata, to jest jako zniszczenie tych banków na lichwę. Wojnę zapowiedział minister sprawiedliwości Ziobro i on tego dopilnuje oczywiście, bo linia Mysia, jak Państwo sami widzicie, jest bardzo skuteczna, jest wolna, ale bardzo skuteczna. Wszystko upada, człowiek się liczy, bo wiesz, chcieli Kościół katolicki zniszczyć, chcieli w ogóle wszystko zniszczyć, bezbożnictwo wprowadzić i mentalność cyfrową, a internetową, mentalność cyfrową, a internetową. Że majówka długa, że majówka długa. No ale że rzeczywiście, że nie dla wszystkich jest ta majówka długa, bo niektórzy widocznie muszą pracować. Młodym lichwiarzom wszystkiego najlepszego. Życzymy wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia i słodyczy. Proszę Państwa, co jeszcze nowego? Rak mózgu, złośliwy rak mózgu, mówią, że atakuje. I pytanie, przez co? Przez telefony. Prawdopodobnie przez telefon. Radio Tok FM Eurokoncie i ta Barbie Baby Langström Extra. A tutaj wybierają w Polsce, uczą się, aby się uczyć, potem wcale nie pracuje w tym kierunku, pieniądze stracone. Archaiczne wszystko w Polsce, także proszę Państwa. No to co mówimy w naszym kanale El Mercedes, mamy już 50 tysięcy filmów, proszę Państwa. I co? No właśnie i to. Radio kończy. Pan Piotr Starczyński. O, to ja się nie zgadzam. Natura jest niepotrzebna dla mnie, ale jest dla mnie bardzo istotnym, że tak powiem, no takim punktem, kamieniem milowym, od którego można sobie różne rzeczy, że tak powiem, robić. Ale w pełni się zgadzam z tezą wcześniejszą, że szkoda, że w tej chwili świat od strony zawodowej, ale też, że tak powiem, od strony szkolnictwa, tak trochę nie traktuje ludzi z maturą jako ludzi dorosłych i już ukształtowanych do robienia różnych rzeczy. To też są na no jeszcze po maturze i przed maturą, no ludzie chłoną wiedzę, no to oczywiście. Są po trzech fakultetach i ze znajomością 8 języków już nie bardzo chcą się garnąć do zajęć, które są akurat adekwatne dla kogoś, kto jest świeżo po maturze. Jak ich wtedy usiłujemy wcisnąć w te zajęcia, to są zgrzyty. Więc moim zdaniem prowadzenie takiego systemu dualnego, że tak powiem, równoległego i pracy i być może nauki, wszędzie tam, gdzie się da, bo ja oczywiście rozumiem, że część specjalności no, nie ma możliwości w trybie, nie wiem, zaocznym studiowania z takiego powodu, że to było za mało godzin, za mało wiedzy, ale wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy sposób. Przyznam się bez bicia, że ja też taki przeżyłem i sobie go bardzo chwalę.
I dużo się nauczyłem w takim okresie. Zresztą też warto przypomnieć, że od matury kiedyś zgodnie z kodeksem Boziewicza się było dorosło i można było być, że tak powiem, osobą dającą słowo honoru, bo można było żądać od człowieka z maturą już czynności honorowej, więc to było, że tak powiem, ewidentnie taki kamień milowy dorosłości. Czyli co, przywracamy kodeks Boziewicza? No, to może by się przydał. Przyłączę te życzenia pana rektora połamania pióry maturzystom. Natomiast rzeczywiście no, tutaj zgadzam się z przedmówcami co do... No to z tymi piórami to pewnie przesadza, bo to wtedy się, że jakieś symulacje z przedsiębiorcami, czyli nauka a biznes. No, jakby te dwa elementy w jakiś sposób muszą się łączyć. U nas na ten styl edukacyjny oparty na suchej teorii. Więc mniej jest takich praktycznych zajęć w oparciu o połączone programy, tak jak odbywają się w niektórych strefach konieczność szkół zawodowych, no ale też tych uczelni wyższe powinny w jakiś sposób kooperować z przedsiębiorcami. Ta wymiana powinna być w większym stopniu jeszcze połączona. Znaczy tutaj akurat przykład amerykański jest troszeczkę ma inne znaczenie, to rzeczywiście no, tam te efekty są lepsze. I jeszcze dodam tylko, że wzrasta liczba osób zdających maturę międzynarodową w Polsce. To jest też bardzo ciekawym elementem. Od tego też względu mam takie wrażenie, że coraz więcej osób też zaczyna podejmować studia za granicą. Tak, to już nie jest taka bariera, jak była kiedyś za moich czasów. Ten wyjazd łączył się z innymi elementami. Plus będziemy pewnie rozmawiać o budżecie Unii Europejskiej, program Erasmus. To też jest ważny element, który spowodował większe wyjazdy polskich studentów na zagraniczne uniwersytety, co w pewnym z pewnością powinno przykładać się do tych ludzi dla ich jakiegoś większego, szerszego horyzontu. Natomiast rzeczywiście ilość osób zdająca międzynarodową maturę to jest na pewno dobry przykład dla jakiegoś takiego wyboru innej ścieżki międzynarodowej. Często niestety łączące się z tym, że część osób już nie wraca do Polski. Skoro pan wywołał, panie Arkadiuszu, w takim razie ten temat budżetu unijnego, to przypomnijmy, prawie 1 300 000 000 000 euro wyniesie budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027. No i projekt ten zakłada mniej pieniędzy, trudniejszy dostęp do dotacji i już na starcie może się okazać, że Polska otrzymałaby 13% mniej niż w poprzednim budżecie, a dla polskiego rządu perspektywa trudnych negocjacji o lepsze stawki, panie Andrzeju. Znaczy, warto byłoby zobaczyć, jaka jest struktura tego budżetu, gdzie są te wydatki na naprawdę kwestie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, gdzie jak wydaje z bezpieczeństwem jest nie najlepiej. A tak naprawdę nie fetyszyzujmy budżetu Unii Europejskiej z tego względu, że historycznie zrobiono badania, chociażby w Hiszpanii, gdzie pokazano, że tak zwane pieniądze unijne miały bardzo ograniczony wpływ na rozwój tego państwa, że to właśnie zmiany wewnętrzne, zwłaszcza prawa, rozwiązań podatkowych zadecydowały, że Hiszpania zaczęła się od pewnego momentu zauważalnie szybciej rozwijać. Stąd to nie pieniądze europejskie, zresztą jak popatrzymy na ile procent polskiego PKB mają wpływ, no to mają na bardzo znikomy procent wpływ. Tak, żebym nie lamentował nad obniżaniem transferów do Polski, a patrzył, co własnymi siłami możemy w Polsce zrobić. Ale to panie Andrzeju, że część krajów Unii Europejskiej, zanim wstąpiła do Unii Europejskiej, wybudowała sobie te mityczne autostrady, jak chociażby Chorwacja miała autostrady przed wejściem do Unii Europejskiej. Ale jak podróżuje pan po Polsce, naprawdę nie dostrzega pan tych tablic, dużych takich tablic informujących, że inwestycja sfinansowana ze środków unijnych i tak dalej. No to jest na każdym kroku. Wybudowano rzekę ze środków unijnych, bo też takie tablice. To te tablice naprawdę właśnie są tylko po to, żebyśmy mieli cały czas świadomość, jak wiele rzekomo od tych środków zależy, a tak naprawdę niewiele zależy. No właśnie uczciwa statystyka, uczciwe analizy w przypadkach innych krajów zrobione post factum pokazały, że naprawdę siła sprawcza tkwi w tym, co polskie parlamenty będą robiły, jeżeli chodzi o konkurencyjny system prawny, podatkowy, a nie pieniądze unijne, bo pieniądze unijne w złym systemie mogą przeciekać jak woda w piasek pustyni, nie będzie efektów. Jak sobie przypomnimy o gigantycznych
porównywalnie jednak w czasie środka, który otrzymał rząd Edwarda Gierka i dlaczego z nich niewiele wynikało, to jest to kwestia nie pieniędzy, tylko jednak rozwiązań systemowych tak zwanych. Jeżeli popatrzymy też na inwestycje w ostatnich latach, jak były multiplikowane wszystkie te stadiony, akwaparki i tak dalej, nikomu niepotrzebne, to zobaczymy, jaka jest skala niebywałego marnotrawstwa. Chociaż to w czasie kryzysu w Grecji, gdzie przyjeżdżałem rok do roku i widziałem pozamykane hotele, ale były nowo otwierane z tabliczką właśnie za pieniądze unijne, otwarty hotel, tylko dlatego, że w perspektywie 10 lat wcześniej wpisano budowę hotelu, który był psu na budę potrzebny. Panie Piotrze? Jest tak, że w sposób naturalny no, my oczekiwaliśmy tego, że kolejne fundusze mogą nie być aż tak bogate dla nas z takiego powodu, że po prostu nasz poziom rozwoju się podnosi i my w coraz mniejszej ilości miejsc, że tak powiem, potrzebujemy tego uzupełnienia. Oczywiście zawsze jest lepiej, jeżeli tych środków jest więcej, jeżeli możemy je wydać. No to pamiętajmy jeszcze o Brexicie. Tak, ale z drugiej strony zgadzam się z przedmówcą, że to nie jest tak, że jeżeli ich jest trochę o kilka czy kilkanaście procent mniej, to tu nagle będzie koniec świata i po prostu nic się nie zadzieje, bo po prostu kilku miliardów euro nam zbraknie do tego, co mieliśmy poprzednio. Oczywiście lepiej by było, gdyby one były, ale to nie jest też tak, że my w pewnym momencie się no, zatrzymamy, że tak powiem, jak na ścianie i po prostu potem to już tylko płacz, lament i zgrzytanie zębów. Tak na pewno nie będzie. Oczywiście wiele zależy też od tego, w jaki sposób te środki będą dystrybuowane tak naprawdę, co nam przypadnie, w jaki sposób to będzie naliczone i w jaki sposób te środki będą mogły być wydawane. No bo patrząc na dotychczasowe doświadczenia i nasze, ale też innych krajów, widać, że no, potrzeba troszkę większej elastyczności, bo często niektóre kraje zgłaszały kłopot z wykorzystaniem tych przyznanych środków, z których najpierw się bardzo cieszono, bo już się okazywano, że no, w perspektywie no, wieloletniej, siedmioletniej nie do końca można precyzyjnie określić, co i w którym momencie i w jakiej kwocie będzie potrzebne. To jest jak hotele w Grecji, prawda? Budowano w związku z tym, no, przydałoby się, żeby przy dyskusjach o budżecie tutaj zadbać o odpowiednią elastyczność. No chyba, że ktoś chce bardzo, żeby te środki były niewykorzystane. No to oczywiście będzie zwolennikiem sztywności systemu, tak? No bo z jednej strony ta elastyczność mogłaby doprowadzić do racjonalnego wydawania tych pieniędzy, no ale te ścisłe przepisy, które są narzucane przy wydatkowaniu, z kolei mają zapobiec, żeby właśnie nie przeciekały jak ten piasek w pustyni. Ale to jest troszeczkę co innego, bo czym innym jest ścisłe rozliczenie poszczególnych inwestycji i poszczególnych celów, a troszeczkę czym innym możliwość przekierowania strumienia środków na troszkę inny zakres, że tak powiem, działania, tak, jeżeli jest taka potrzeba. I oczywiście tak samo ścisłe rozliczanie kolejnych, że tak powiem, inwestycji czy kolejnych rzeczy dofinansowanych z tych funduszy. Pan Arkadiusz Mączka. Znaczy, tu jest szereg kwestii. Ja jednak nie jestem takim pesymistą co do środków unijnych. Znaczy, no, generalnie to jednak jestem zwolennikiem, że Polska odzyskała mocno na środkach unijnych. Już dokładnie nie pamiętam, jaki jest poziom tego rachunku ekonomicznego od początku wejścia do Unii Europejskiej. Natomiast parlamentarny zespół chyba do spraw pani przewodniczącej Pawłowicz miał obliczyć, dokładnie podać, jaki był wynik od początku wejścia Polski do Unii Europejskiej nadwyżki. Natomiast rzeczywiście trudne to było do oszacowania. Ale generalnie zgadzam się z jednym, że te tablice, o których pan redaktor wspomniał, mówiące nam, świadczące, że ta inwestycja powstała z środków innych, no były czasem można powiedzieć z różnym wydźwiękiem, tak? Nie miało takiego efektu, jaki miał przynieść. Ale generalnie, jeżeli miałbym wskazać na polskie rolnictwo, gdzie jest mowa o zmniejszeniu budżetu w obszarze tym, który w naszej opinii, w opinii polskiego rządu ma duże znaczenie, mówimy o Funduszu Rolnictwa i temu aspektowi, który gdzieś tam przed nami w obszarze zmniejszenia w poziomie 10-15% Funduszu Rolnictwa w perspektywie lat 2021-2027, no to myślę, że jakieś zagrożenie w tym obszarze może być. Jeżeli też mówimy już o całym projekcie budżetu europejskim na te lata, no to trzeba powiedzieć też o
pewnej tendencji, która występuje, a którą też obserwujemy jako członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, takiego solidaryzmu z południem, który gdzieś tam się przejawia w tej narracji dyskusji. No, wcześniej była dosyć duży solidaryzm, jak to jest określony, ze wschodem. Patrz, wejście tych krajów do Unii Europejskiej. Generalnie ukierunkowanie funduszy na ten region, no teraz jest mowa o krajach południa, które powinny zyskać trochę na tej budżecie, przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Też jest mowa o innych wskaźnikach i elementach, które będą brane pod uwagę. Dlatego Ferratum dzisiaj dzwoniłam, proszę Państwa. Dzwoniłam do Ferratum z Ratu. I taki bardzo miły głos, miły taki chłopak. Od razu widać, że będzie porozumienie. No i było to porozumienie, proszę Państwa. A przed nami serwis wiadomości, ja przypomnę, w studiu Radio Konsilia. Są Piotr Soroczyński, Andrzej Sadowski, Arkadiusz Pączka. Zapraszam na serwis, a potem wracamy do dyskusji. Reklama. Delikatnie przeciągnął miękką ilochą po jej boku. Będziesz błyszczeć jak na salonach. Szeptał czule. No, kiedy za bezcenny chmur wyjrzało słońce, odwdzięczyło mu się odbiciem tęczy w karoserii. Radio Conchita, to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Lounge Trump Extra. Zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. Po drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Aleksandra Kozera, zapraszam. Rozpoczęły się egzaminy maturalne. Od pół godziny trwa test z języka polskiego. W sumie do egzaminu dojrzałości przystępuje w całym kraju ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Teraz abiturienci piszą sprawdzian na poziomie podstawowym. O 14 chętni przystąpią do trudniejszego testu na poziomie rozszerzonym. To też takie dziwne, że to jest niby rozmowa bez kamer i mikrofonów. Majówka, a to jeszcze jest protestującymi opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Wcześniej protestujący wysłali list do Agaty Kornhauser-Dudy, w którym poprosili o spotkanie. Pierwsza dama przybyła do protestujących najszybciej, jak było to możliwe, mówił podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Pierwsza dama w pierwszym możliwym momencie z tego zaproszenia skorzystała, stąd to spotkanie. Protestujący oceniają spotkanie z pierwszą damą jako bardzo dobre i owocne. Prezydent skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Andrzej Duda chce, żeby plebiscyt odbył się 10 i 11 listopada. Ogłosił to w czasie przemówienia z okazji Święta Narodowego 3 maja. Trzeba mieć zaufanie do mądrości ludzi, do mądrości społeczeństwa. Ja chcę się do tej społecznej mądrości odwołać. Chcę się odwołać do waszej, do państwa odpowiedzialności za sprawy kraju, za naszą wspólną Rzeczpospolitą. I dlatego zapowiedziałem, że będę chciał, aby zostało przeprowadzone referendum konsultacyjne w sprawie przyszłej Konstytucji Rzeczypospolitej. Wczoraj z okazji Święta Konstytucji 3 maja przed Zamkiem Królewskim w Warszawie zatańczono poloneza. Starsi i młodsi, warszawiacy i turyści, uczniowie i emeryci zgodnie przyznają, jest to taniec wyjątkowy. Panowie, proszę panie. Ustawiamy się w pani. Tworzymy duże wspólne góry. Melodia, ruchy, to jest takie nasze, polskie. Polonez jest okazywanie sobie nawzajem szacunku. Polonez sprawia frajdę. Polonez jest polskim tańcem po prostu. Tam pieszek. Prawie po raz na placu zamkowym poloneza tańczono. No niech sobie tańczą. Kto broni tańczyć? Niech sobie tańczą, prawda? Gdy nadaje nasze radio. Konchita, Barbie Baby Langstrom Extra. My od samego początku skoncentrowaliśmy się na priorytecie umocnienia roli prawa międzynarodowego. Dzisiaj miałam dwie konferencje
prasowe i wszyscy stwierdzili, że temat ten jest niezwykle ważny. Drugi to jest kwestia prawa humanitarnego oraz ochrony osób cywilnych, które padają ofiarami, gdy na przykład toczy się wojna. Będziemy także organizować dodatkowe towarzyszące wydarzenia. Jednym z tych wydarzeń będzie dyskusja o problemach Ukrainy. Temat ten nie był od roku przedstawiany w Radzie Bezpieczeństwa. W debacie na temat przestrzegania prawa międzynarodowego będzie przewodniczyć prezydent Andrzej Duda. Z kolei minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poprowadzi posiedzenie na temat ochrony cywilów w konfliktach międzynarodowych. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Teraz pilna informacja ze Szwecji. W tym roku nie zostanie przyznana literacka Nagroda Nobla. Taką decyzję podjęli członkowie Królewskiej Akademii. Powodem są przecieki i związane z nimi masowe rezygnacje z pracy w Akademii. Według nieoficjalnych informacji szwedzkiego radia nazwisko noblisty w dziedzinie literatury za 2018 rok może być ogłoszone w 2019 roku. W takim przypadku w przyszłym roku Akademia Szwedzka wskazałaby dwóch laureatów literackiego Nobla. Będziemy wracać do tej informacji w kolejnych serwisach. Nowy anglojęzyczny portal polskiej agencji prasowej TheFirstNews.com rozpoczął działanie. W serwisie czytelnicy znajdą najnowsze informacje ze świata polityki, biznesu, kultury, sportu czy historii Polski. W skład nowego zespołu serwisu internetowego wchodzą dziennikarze z całego świata. Serwis prezentuje informacje o Polakach za granicą i Polonii oraz treści z regionu, wyjaśnia prezes PAP Wojciech Surmacz. O Słowakach, o Węgrach, o Rumunach, o Bułgarach, o Litwinach, o Łotyszach, o Estończykach. Także chcemy też pokazać trochę nasz region. Tak, bo trochę wyszliśmy z założenia, że te informacje, które pojawiają się w mediach zagranicznych, nie tylko o Polsce, ale o całym regionie, mają pewną dozę, taki cień niedomówienia. Nazwa serwisu The First News nawiązuje do opowiadania Józefa Konrada o tym samym tytule, w którym autor przewidział wybuch i przebieg I wojny światowej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. Polskie Radio 24 i prawie 24 minuty pozostały do godziny 10. My wracamy do dyskusji, rozmowy o gospodarce. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu są, i to nie jest audycja nagrywana, to podkreślam, wszystko jest na żywo, Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha, Arkadiusz Polska, pracodawca RP. Jeszcze raz się z Państwem witamy. Mówiliśmy o budżecie Unii Europejskiej, a teraz porozmawiamy o tym, że Komisja Europejska podwyższyła nasze prognozy gospodarcze ze wzrostem na poziomie 4,3% PKB. Zajmiemy w tym roku 5. miejsce w Unii razem ze Słowacją. Wzrost gospodarczy w strefie euro ma w tym roku wynieść 2,3%. No a całą tą gospodarkę europejską napędza konsumpcja i rosnące inwestycje oraz eksport. Jak mówię o rosnących inwestycjach, to zawsze tak się zastanawiam, czy to w 100% też pasuje do wariantu polskiego, no ale o tym to już proszę szanownych komentatorów. Andrzej Sadowski. Znaczy, gdyby te prognozy miały jakiekolwiek moce wiążące, no to można by się cieszyć, ale tak naprawdę one są cały czas tylko prognozami, są korygowane, ale to ciągle pokazuje, że nawet taka Słowacja... Ale korekcja jest w górę, to jest dobre. Nawet taka Słowacja, która nas wyprzedza, jak widać, będąc w strefie euro, która jest strefą niespecjalnie szybkiego rozwoju, ma lepsze tempo niż nasz kraj. Nasz kraj naprawdę mógłby się znacznie szybciej rozwijać. I to pokazują prognozy, zwłaszcza raporty OECD, które stwierdzają, że Polska z samego tego tytułu, gdyby przyjęła najniższy poziom regulacji, który obowiązuje w innych krajach Unii Europejskiej, mogłaby się bezinwestycyjnie, bez żadnych pieniędzy unijnych, o których rozmawialiśmy w pierwszej części, rozwijać o kilka procent szybciej. Także największym spowalniaczem naszego rozwoju jest to, co sam pan premier raczył swojego czasu zauważyć, że o ile polski przedsiębiorca rozlicza podatki 250 godzin rocznie, czy tam bądź 260 godzin rocznie, to jego kolega ze Estonii
rozliczą to tylko 150 godzin. I o te 2 godziny przynajmniej na podatkach tygodniowo polski przedsiębiorca przegrywa i tym samym jest niższy nasz rozwój na niższym poziomie niż potencjał kraju i nasze właśnie środki zaangażowane w różnego rodzaju najnowsze technologiczne linie w Polsce wskazują, bo pamiętajmy, że dzisiaj polskie fabryki mają najnowsze technologie, które mogłyby pracować na 3 zmiany, pracują czasami na niepełną 1, bo ze względu właśnie na te wszystkie inne ograniczenia natury formalno-biurokratyczno-podatkowej, a nie technologicznej. Panie Piotrze, Piotr Roczyński. Czy jest tak, no akurat w tej chwili poznajemy nowy zestaw prognoz takiego powodu, że taki jest akurat kalendarz prognostyczny, że tak powiem, Unii. Więc to nie jest jakaś reakcja na to, co się u nas w tej chwili dzieje i jakieś, że tak powiem, specjalne dopasowanie do nowych, że tak powiem, jakichś odkryć w naszej gospodarce. To jest po prostu standardowy kalendarz, kiedy tak naprawdę wszyscy są przeglądani. W sposób naturalny no, tamtejsi analitycy musieli się dopasować do tego, w jaki sposób wyglądają bieżące dane. Natomiast ja bym się chciał odnieść do porównywania nas do innych krajów. Trzeba pamiętać, że Polska jest dosyć dużym krajem, ale też i bardzo zróżnicowanym. W związku z tym u nas trudno o takie świece i takie spektakularne wzrosty gospodarcze. Ale zróżnicowany pod jakim względem? Bardzo duża ilość różnej działalności gospodarczej, bardzo zróżnicowany przemysł, sporo, że tak powiem, innej działalności. My nie jesteśmy tak naprawdę, na przykład porównując do Słowaków, oni są znacznie bardziej nastawieni na przykład na koniunkturę w przemyśle samochodowym, bo oni głównie przemysłem samochodowym stoją. I jeżeli koniunktura na że tak powiem, auta jest wysoka, a zna pan to jakiś słowacki samochód? Tak, aczkolwiek bardziej je oczywiście z Koreańczykami kojarzymy, ale pamiętajmy, że w tej chwili jest taka troszeczkę tendencja i warto by było, żebyśmy my jako konsumenci to widzieli. Bardzo duża część samochodów, które wymaga precyzji, jest robiona w naszym regionie. No, trudno to jest powiedzieć dlaczego, ale duża część wręcz flagowych modeli, które kiedyś były robione, że tak powiem, w zakładach macierzystych głównych w innych krajach, w tej chwili jest przenoszone. I między innymi na Słowacji no, są też bardzo fajne, bardzo wypasione modele aut robione, więc widać, że najprawdopodobniej w naszym regionie precyzja, staranność wykonania jeszcze nie jest Nie tylko, ale zależy, który model, zależy, który mamy. Pamiętam, jak Toyota walczyła o inwestycje. W każdym razie wracając, że tak powiem, do tych faktycznie w mniejszych krajach, które są bardziej, że tak powiem, wystawione na pojedyncze branże, to może się zdarzyć spory, dosyć szybki wzrost, ale też jeżeli tam przychodzi jakiś kłopot z gospodarką, to tam recesja jest głęboka. Pamiętam jak dziś, jak zacni przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazywali kiedyś nam, jak jeszcze pracowałem w administracji, Litwa, Łotwa, Estonia, tam jest 10% wzrostu. Ja mówię tak, ale to są takie no, dosyć drobne gospodarki. Tam może być, no, akurat te trzy kraje mają potencjał gospodarczy 80% Mazowsza. A Singapur to co, to jest mikropaństwo, miło to jest, ja się rozumiem. I tam jest taki problem polegający na tym, że jak oni mają wysoki wzrost, to owszem wysoki, ale jak łapią recesję, to też tak o 10%. A u nas, że tak powiem, no, z przyczyn strukturalnych taka recesja jest mało prawdopodobna. No dobrze, no a to dlaczego się nie porównujemy w takim razie do... Możemy się do Niemiec na przykład. No właśnie. No, więc tam raczej wzrost 2%, a u nas 4, tak. No, optymistycznie, pan Arkadiusz Paczka. Znaczy, akurat tutaj był wspomniany Singapur, ale to rzeczywiście to, co pan tutaj prezes podkreślał, czyli ta kwestia regulacji ma duże znaczenie. Jeżeli patrzymy na indeks wolności gospodarczej, to właśnie Singapur, Nowa Zelandia czy inne kraje, one przodują w tej. I rzeczywiście Hong Kong to ma bardzo duże, kolosalne znaczenie. Jeżeli czytamy prognozy Komisji Europejskiej, mówimy też o inwestycjach prywatnych, które stosunkowo za ostatnie 2 lata były na bardzo niskim poziomie. Robimy badania wśród przedsiębiorców, dlaczego nie inwestują, to słynne hasło, że kumulują środki. No to ta niepewność prawa, niepewność regulacji, ilość regulacji, która przedsiębiorców dotyka, ma kolosalne znaczenie. Jeżeli słyszymy o rozwiązaniach nowych w obszarze kodeksu pracy, które były, można powiedzieć, z kosmosu, jeżeli ten przedsiębiorca myśli o zatrudnieniu, myśli tu, że zaraz będzie nowy kodeks pracy, który będzie jego jakby elastyczność pracy ograniczał, to on się zastanawia nad potencjalnymi inwestycjami. Jeżeli mamy projekt ustawy o 300-krotności limitu zniesienia składek na 300-krotność, no to też się zastanawia, nagle jest on skierowany do Trybunału, przesunięte o rok wejście w życie. Jeżeli przedsiębiorcy słyszą o rozwiązaniach podatkowych, bądź gorzej,
działali zgodnie z otartą linią orzeczeń Michała. Teraz przychodzi Urząd Skarbowy czy ZUS i mówi: kolego, 5 lat wstecz źle podejmowałeś różne, interpretowałeś prawo. Proszę o... Nie, on się nie interpretował, tak, tylko nagle zmienia się interpretacja. Tak, dziś. No tak, dokładnie. To na przykład ZUS, przypadek ZUS-u mamy taki głośny stosowania dwóch w oparciu aktualne wtedy linię interpretacyjną, umowę pracy i umowę zlecenia, a teraz ZUS mówi: kolego, 5 lat też prosimy o uregulowanie potencjalnych składek na ubezpieczenie społeczne. No to taki przedsiębiorca wychodzi z założenia, że on woli się wstrzymać potencjalnymi inwestycjami, niż myśleć o jakimś rozwoju, przyjmując o ekspansji zagranicznej. Tak więc to, że wzrosną inwestycje z obszaru środków, to z pewnością będzie miało jakieś znaczenie, no bo ta część tych projektów unijnych powinna w większym wymiarze ruszyć w 2018-2019 roku. Chyba nie bardzo. Może co do inwestycji prywatnych, stosunkowo niskiego poziomu wzrostu. Czynnikiem hamującym także pewnie będzie kwestia demograficzna i napływ potencjalnych pracowników, czy ewentualne źródła osób do pracy. Mówimy o ułatwieniach jako przedsiębiorcy w pozyskiwaniu pracowników z Ukrainy czy z krajów ościennych, zwiększenie tej elastyczności w zatrudnieniu, a nie teraz takie elementy, które występują, że czeka się na pozwolenie czy zezwolenie na zatrudnienie Ukraińca około 6 czy 5 miesięcy w niektórych województwach. To są te elementy, gdzie przedsiębiorcy zniechęcają do potencjalnych zwiększenia inwestycji. Tym samym to się przekłada na inne wyniki gospodarcze. Trzeba zadać pytanie, jaka część wzrostu gospodarczego Słowacji pochodzi z Polski ze względu na tych przedsiębiorców, którzy czekając i odbijając się od różnego rodzaju rzeczy, trzeba się swoją aktywność, bo na pewno taka występuje. No jest tak, to rzeczywiście, bo był taki element, gdzie część przedsiębiorstw zakładała działalność zgłoszoną w Słowacji. Z tego powodu nawet były ogłoszenia w internecie, że pomogę założyć działalność gospodarczą szybko na Słowacji czy w Anglii, tak? I to. Widzicie, panowie, no to tak słuchając przedstawicieli pracodawców, czyli tu między innymi dzisiaj w ich imieniu wypowiada się pan Arkadiusz Pączka, Andrzej Sadowski, to ja zajmując się problematyką gospodarczą jako dziennikarz, słyszę to od lat. Powtarzacie jedno i to samo przez tyle lat i pytanie, nic się nie dzieje? To komu zależy? To jest też kłopot taki, że zazwyczaj jak ktoś przychodzi nowy i usiłuje coś z tym zrobić, to dodatkowe przepisy nam mnoży, wymienia poprzednie. Stąd między innymi jest wspominana dzisiaj ta niepewność. Oczywiście w pewnym momencie trzeba powiedzieć dość i powiedzieć, jeżeli jakiś, że tak powiem, stan trzeba zamrozić i dać ludziom spokojnie pracować, tak? Aczkolwiek oczywiście zawsze dyskusja jest, jeszcze trzeba zmienić, a my tak po prostu jako przedsiębiorcy czekamy i czekamy. No ale taka uroda tak naprawdę gospodarki naszej, trudno mi jest powiedzieć, że systemu politycznego, tak, który nie szanuje zasad chociażby, że prawo nie działa wstecz, co jest zagwarantowane konstytucją, prawda? To nie może być tak, że urzędnik swobodnie interpretuje prawo i mówi, a teraz mi się odwidziało i zmieniam swoją decyzję wstecz wobec przedsiębiorcy, bo to powinno być od razu uznane za czyn kryminalny, oczywiście ze względu na takie postępowanie administracji. I dziwi mnie to, że do tej pory żaden premier polskiego rządu nie stanął w obronie przedsiębiorcy właśnie tak zniszczonego próbą zmiany zmianą interpretacji przepisów. W ogóle co to jest za zmiana interpretacji przepisów? Jak to jest możliwe, że można zmienić interpretację przepisu? Zwłaszcza wstecz. Zwłaszcza wstecz, już nie wspominali. Zwłaszcza, że przypomnijmy, że gwarancji, że prawo nie działa wstecz, prowadzono 400 lat w wieku 400 roku po Chrystusie jako właśnie gwarancja już wtedy. I ta zasada od tego momentu zaczęła obowiązywać w naszym kręgu cywilizacyjnym. Dobrze, to wyjdźmy z tego kręgu problemów polskich przedsiębiorców. Wyjdźmy, bo jest dobra informacja. Dzisiaj polskie linie lotnicze LOT, znaczy nie dziś, od jutra otwierają nowe połączenie z Budapesztu do Chicago. Już latają lotowskie samoloty do Nowego Jorku. Pamiętacie jeszcze 2-3 lata temu? To zastanawialiśmy się, czy po co nam w ogóle ten LOT, narodowy przewoźnik? A tu się okazuje, że proszę, nowe samoloty, nowe
połączenia. Świetnie, wszystko na kredyt da się wytworzyć i uruchomić. Natomiast może być taka strategia, którą proponował Lotowi, żeby był silnym przewoźnikiem regionalnym, ale nie transatlantyckim, bo na trasach transatlantyckich naprawdę przez dłuższy czas dopłaca się do tego, żeby zaistnieć. I zobaczmy, jaki będzie wynik ekonomiczny tego za rok, za dwa lata, bo teraz bardzo łatwo jest ogłosić uruchomienie takiej linii. Ja bym nie pompował tego balonu tak mocno, że tu nagle przyjmujemy jakiś system połączeń Budapeszt, Stany Zjednoczone, bo rzeczywiście te loty transatlantyckie może być rachunek ekonomiczny i zgoła innych, bo nie wiem, pół roku czy roku funkcjonowania. No tylko pamiętajmy, że technologia idzie do przodu, mamy nowoczesne dreamlinery, które są bardziej oszczędne. No tak, ale za dreamlinery rozumiem, że trzeba zapłacić ratę leasingową, policzyć cały koszt w konsekwencji też jakiegoś promocji tych lotów do grupy docelowej, rozumiem, że obywateli Węgier. No ale generalnie to ja bym się skupił bardziej tutaj jednak na rynku europejskim i tutaj szukał swoich przewag. Ale wracając do pytania pana rektora, trochę też uwarunkowania szersze spowodowały tą sytuację, jaki jest teraz korzystny, rozumiem, lot, bo ten wynik finansowy jest zgoła lepszy niż jeszcze 3 lata temu, gdzie... Ale gdzie to lecieć? Gdzie to lecieć? Co do sprzedaży... To raka na mózgu? Przedsiębiorstwa, czy... Teraz mówią, że rak złośliwy, proszę państwa, od telefonu komórkowego. Bo takie pytanie zadają, od czego bierze się, skąd jest ten rak złośliwy? No. Od latania samolotem nie. Są napady terrorystyczne. Teraz znowu jakieś nieszczęście było. Mam nadzieję, że to się przełoży. Gdzie to było? Na jeszcze lepsze wyniki. Natomiast no, nie widzę tutaj zbudowy samego przedsiębiorstwa, jakiegoś ogromnego. Gdzie to lecieć? Po nieszczęście, po śmierć? Nie ten poziom. Znaczy zdecydowanie jest na kredyt, żeby potem się nie wypłacić. Siatka połączy z naszymi... Radio Konsilka, PKFM, tak. Dla tutejszych, że tak powiem, potencjalnych podróżnych. Pamiętajmy, że do całkiem niedawna na bardzo wielu trasach byliśmy zmuszeni korzystać z takiego jakby łączonego lotu. Tak? I czasami, jeżeli się chciało polecieć na Daleki Wschód, no to początek podróży był najbardziej debilny, jak tylko można wyobrazić sobie, bo albo trzeba było 4 godziny lecieć na zachód, żeby potem z powrotem 2 czy 4 godziny to nadrabiać na wschód. I pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia dziwnego czegoś z punktu widzenia pasażera, bo po prostu stracił kilka godzin bez sensu plus przesiadka, ale tak naprawdę to też trzeba paliwo na to wydać, żeby, że tak powiem, tego pasażera do hubu przewieźć. Więc może się okazać, że jesteśmy w stanie tutaj i od strony ekonomicznej powalczyć, proponując, że tak powiem, rozsądną cenę za bilet tam gdzieś daleko, ale bez, że tak powiem, tych kilku operacji po drodze. No więc prawdopodobnie lot tutaj upatruje swoje szanse i ja nie widzę w tym niczego złego. Ja nie sądzę, żeby otwarcie linii tej wspominanej z Budapesztu do Stanów było jakoś specjalnie z gruntu od ręki przewidywane jako mało rentowne. No i z gruntu. Nie, dobra. Przepraszam, że był taki po prostu eksperyment, jak pójdzie, to pójdzie, jak nie pójdzie, to nie pójdzie. Przepraszam, że zapytam, ale po prostu przyznam się szczerze, nie wiem. Węgry mają swojego narodowego przewoźnika lotniczego? Już nie, dobrze, ale kiedyś przestało działać, a to tylko dlatego, że władze węgierskie zwlekały z sojuszami, które były wcześniej Malewowi proponowane i kiedy już zapadła decyzja, to już nie było Malewu. No bardzo trudno jest odbudować, jak pokazuje case węgierski, odbudować taką firmę. Pewnie też rachunki ekonomiczne pokazują, że na dzisiaj to nie jest dosyć opłacalne. Znaczy, przyznam, że ostatnio z wypiekami czytałem w troszeczkę, też branża transportowa, ale troszeczkę inny temat. Była taka dosyć pogłębiona analiza dotycząca tego, w jaki sposób swojego czasu Amerykanie z linii tramwajowych przeszli na autobusowe i dlaczego to zrobiono. I jak tam na przykład udowodniano, że linia tramwajowa jest bez sensu i nierentowna, bo najpierw, że tak powiem, rozciągano po 3 minuty kursowanie, klienci byli zdenerwowani, potem im podstawiono autobus, który, że tak powiem, w to miejsce jeździł. Już się okazywało, że nie opłaca się mieć tramwaju, który był bardziej ekonomiczny tak naprawdę, dużo bardziej pojemny i dużo częściej jeździł, ale można było udowodnić, że nie ma sensu utrzymywać takiej linii. One zostały, że tak powiem, wyrugowane, więc może się okazać, że w przypadku części przedsięwzięć transportowych, jak choćby lot 3,
3 czy 4 lata temu, no mniej więcej był bardzo podobny proces, no bo szliśmy w taką stronę, że udowadnialiśmy sobie coraz bardziej, że się nie opłaca. Więc można czasem w drugą stronę spróbować. Nie, to nie była ta kwestia moim zdaniem, tylko taka, że pojawiło się dużo w wyniku deregulacji rynku europejskiego przewoźników, którzy byli bardziej po prostu sprawni, zwinni niż tak zwany przewoźnik narodowy. I stąd się wzięło, że nagle dla jednego było nieopłacalne, coś dla którego było to już czysty zysk. Także rozumiem, że teraz poszła fala regulacji, w związku z tym ten narodowy wypłynął, a tamci wypadli z rynku. Tak? Nie, natomiast można powiedzieć, że narodowy przewoźnik zrozumiał, że konkurencja to jest jednak element stały, nawet na rynku wewnętrznym, bo nagle na rynku wewnętrznym przecież też latają inni przewoźnicy, nie tylko lot, ale tam, gdzie pozamykali swoje połączenia krajowe, mówimy o konkurencyjnych przewoźnikach, tam nagle ceny oczywiście połączeń lotowskich drastycznie od razu z dnia na dzień zruszały. Także stąd konkurencja jest zawsze korzystna dla pasażera i stąd jeżeli mamy możliwość wyboru korzystania z wielu linii, to wybieramy. Jak widać, Polacy z tego bardzo mocno korzystają po ilości chociażby naszych lotów w ciągu roku, prawda? Jak dużo dzisiaj Polacy są w stanie, bo polecieć z Polski za granicę. No, perspektywy są, to wystarczy popatrzeć. Ja zawsze, że tak powiem, w momentach takich chęci się pobawienia, chwili rozrywki, włączam sobie taki znany i lubiany portal, na którym widać ruch lotniczy nad krajem. U nas są pojedyncze żółte samolociki nad krajem, a że tak powiem, praktycznie ciężko znaleźć pojedynczy, bo jest tak po prostu żółto, więc widać, że u nas ruch lotniczy będzie miał szansę rosnąć. Też w ramach zamożnienia też będziemy częściej z transportu lotniczego korzystali i tak naprawdę no, dobrze by było, gdyby się udało znaczną część tego wzrostu przejąć. Tylko jaki jest problem w Polsce? Mianowicie nie trzeba budować kolejnego lotniska w Polsce, tylko wystarczy poprawić technologię. Lotnisko w Luton ma start i lądowanie samolotu chyba co pół minuty. Tak jest to zrobione już tam, natomiast w Polsce jest co kilka minut na napięciu, stąd rezerwa jest kilkuset procentowa. Ale to też to nie jest kwestia tylko i wyłącznie technologii, ale też... Ale technologia, która pozwala właśnie tak zagęścić... Że tak powiem, kubatury, no po prostu te samoloty się nie mieszczą. To jest gorsze lotnisko, tam dopiero teraz się zaczynają rozbudowę tego lotniska i poprawia się stan techniczny. Przecież to było... Badziwiasty za przeproszeniem lotnisko, to w standardzie Modlina. W przypadku lotniska też widzimy, jakie problemy mają Niemcy. Chyba 7 rok oddają do użytku. To był rok 2009, tak, to już jest... No to 8, tak, można powiedzieć, 10, no 9 rok, tak, Niemcy oddają. No to jest jeden z ulubionych przykładów dla tych, którzy chcą, że tak powiem, w tej chwili ukuć nowy porządek, że tak powiem, gospodarki. Więc lotnisko, że tak powiem, prawdomówny przy samochodach. Ale tak czy inaczej wystarczyło tylko na 5 wprowadzić inne rozwiązania technologiczne, które by pozwalały na lądowania i starty co na przykład 30 sekund, pytanie, czy a nie jak teraz. Infrastruktura pozwala. No właśnie. Panowie, no, kończę nam się program, mamy minutę do końca. Akurat tutaj ten wątek chyba lotowski żeśmy już wyczerpali. Natomiast ja się podzielę jeszcze jedną informacją z panami, do której dotarłem dzisiaj po powrocie z majówki, że liczba bankomatów w Polsce maleje, systematycznie maleje, według danych otrzymanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów w ostatnich kwartałach ich liczba systematycznie się zmniejsza. Na koniec grudnia było o 23 230 bankomatów, 96 ubyło. I tak sobie myślę, czy to jest efekt tego, że jednak no, przestaje nam być potrzebna ta gotówka w portfelu? Zdecydowanie tak, powszechniają się inne transakcje. Tak naprawdę nie potrzebujemy, że tak powiem, aż takiej ilości gotówki, aż tylu bankomatów w obiegu, bo po prostu coraz więcej transakcji możemy robić wygodnie kartą, telefonem, no, przez bardzo różne kanały. Tak. Ale byłem w takim miejscu na majówce, to już kończę, program, gdzie
Nie można było zapłacić kartą ani w restauracji, ani w wiejskim sklepie. I to mnie zdziwiło. Zeszedł mi jeszcze. I w Warszawie, w centrum, w kiosku też nie zapłacić. Pan Andrzej Sadowski, pies Staroczyński, Arkadiusz Czuczka. Dziękujemy Państwu za uwagę. Życzę miłego wypoczynku jeszcze, bo majówka trwa. Arkadiusz, kiedy do usłyszenia. Majówka trwa, to matura jest. Ja tego nie rozumiem. Majówka trwa, to matura jest. Ja tego nie rozumiem. Sorry, taniej, nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale. Majówka trwa, a to jest ten, wiesz, matura. Także proszę Państwa, to są wszystko głosy takie podejrzane. Jakbyście Państwo kiedy mogli włączyć sobie Radio Maryja, no to jak ktoś w Pana Boga wierzy, tam czy do kościoła chodzi, czy gdzie, no to zawsze i tak człowiek jest bardziej czysty, bardziej sprawiedliwy. Zapraszam Państwa serdecznie, bo tak to wiecie Państwo, jak ktoś nie wierzy w Boga i jest ateistą, to czego można się spodziewać po takim kimś, prawda? Teraz to w ogóle już nikomu nie można ufać, nikomu nie można wierzyć. Nikomu, nikomu, całkowicie nikomu. No ale, gdy nadaje nasze radio, Talk FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę być z nami. 89 na przykład macie radio Maria, 89 i nie żadne tam 8, tylko 89. No. Głośnik włącz. O. I możesz słuchać. Czas na serwis informacyjny w Radio Maria. Widzisz. Także proszę słuchać i radio gra. Tak FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Stolicy, aby ze znaków drogowych z centrum miasta zniknęły odniesienia do Platformy Obywatelskiej. Na znakach pojawiła się informacja o zakazie postoju aut 12 maja tego roku na parkingu przy rondzie de Gaulle'a. Nie dotyczy on jednak pojazdów z identyfikatorem Platformy. W kolejną sobotę partia organizuje tak zwany Marsz Wolności. Nie może być tak, że jeżeli ktoś ma legitymację Platformy, jest lepiej traktowany w Warszawie, podkreślił wiceminister Patryk Jaki na briefingu prasowym. Jednocześnie zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem tego miasta, to nie będzie tego rodzaju znaków. To jest kolejny etap dzielenia warszawiaków. To jestem po prostu oburzony, że na znaku drogowym można postawić symbol partii politycznej. Jest to coś, proszę Państwa, nieprawdopodobnego. W związku z powyższym ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest kolejny etap upartyjniania tego miasta. To jest kolejny etap prywatyzacji Warszawy. Tak jak Warszawa do tej pory była miastem, które było przyjazne deweloperom, handlarzom roszczeń, mafii reprywatyzacyjnej, tak teraz jest przyjazna tym, którzy mają legitymację Platformy Obywatelskiej. A my nie chcemy takiej Warszawy. A to nie może być coś takiego. Właśnie dlatego, żeby takich znaków nie stawiano w Warszawie. Patryk Jaki zwrócił się do kandydata PO Rafała Trzaskowskiego i formacji, z której się wywodzi, aby usunęli ten znak. Kampania wyborcza przed jesiennymi wyborami samorządowymi jeszcze się formalnie nie zaczęła. Jednak kandydaci już spotykają się z mieszkańcami i prezentują spoty. Takie działania negatywnie ocenił szef Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącą zwolnienia z opłat pozwów o ochronę dobrego imienia Polski. Przepisy mają związek z nowelą ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Obecnie takie powództwa są objęte opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Dla wielu osób, między innymi kombatantów czy organizacji, stanowi to barierę uniemożliwiającą dochodzenie swych praw. Propozycję zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przygotował Klub Prawa i Sprawiedliwości. Nowela ustawy o IPN wywołała... Ludziom się marzy, kto być bogami. Państwo czytają 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Nawet żeby nauczycielem nie nazywać, rabem nie nazywać, bo to wszystko jest wywyższanie.
prezydent chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy przepisy noweli ustawy o IPN nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestie tak zwanej określoności przepisów prawa. W Sejmie Republiki Litewskiej odbędzie się dziś międzynarodowa konferencja pod tytułem Życie ludzkie jest najwyższą wartością. W spotkaniu udział wezmą posłowie, przedstawiciele Kościoła katolickiego, nauki i medycyny. Główny temat to ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w ramach realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju. To dokument przyjęty w 2015 roku przez przywódców państw ONZ. Omówione zostaną także zagrożenia dla życia człowieka i rodziny. Ponadto przedstawiona zostanie działalność Litewskiego Stowarzyszenia Światowej Federacji Lekarzy za Życiem. W litewskim parlamencie po pierwszym czytaniu jest ustawa chroniąca życie nienarodzonych. Ta konferencja ma być m.in. głosem poparcia dla przepisów, które blokuje Komisja Zdrowia, podkreślił europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Oczywiście takie konferencje będą służyły temu, żeby ta blokada byłaby zdjęta i żeby Sejm zajął się tak potrzebną dla naszego kraju ustawą, bo nie mamy wcale ochrony życia poczętego do 12 tygodnia ciąży, po prostu na życzenie u nas obowiązuje abort. Wszyscy wiemy jako chrześcijanie, że to jest wielkim grzechem zabijania dzieci narodzonych, najwyższą wartością odpoczęcia do naturalnej śmierci. Jak mówił nasz święty Jan Paweł II, naród, który zabije własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości. Właśnie te słowa świętego Jana Pawła II są mottem naszej konferencji. Zaprosiliśmy prelegentów z zagranicy, będą stosowane różne języki i na pewno przez to ta konferencja będzie również owocna. Organizatorem konferencji jest frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie i wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burze. Temperatura od 16 stopni miejscami na północy i zachodzie do około 20 w centrum i 26-27 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Na zegarach 6 minut po godzinie 10, czyli przed radioodbiorniki. Serdecznie zapraszamy naszych najmłodszych radiosłuchaczy. Wszystkie dzieci pozdrawiamy. I dziś spotkanie z aniołem stróżem, a następnie chcemy porozmawiać o tym, jaki zawód w przyszłości chcielibyśmy pełnić. Zapraszam. Zawód. Lichwiarza może wiesz, w Vancouvera. Czytajmy razem anioła stróża. Kanarek. Może są? Jakie tam są? Zaledwie jeden kanarek i dwie babuszki. No, wreszcie się doczekałam własnej ptaszki. Jestem przeszczęśliwa. No, przedstawiam ich dopiero. Oto mój kanarek Szpion, babuszki Stella i Barbarella. Jak one są dziwieczne, prawda? A ty wdzięczna, a jakże? Mieć pokoju małą orkiestrę to jest to, o czym marzyłam tutaj. Ja po prostu uwielbiam nasz świat. No bo jakże mała śpiewaczka może nie lubić małych śpiewaków? No właśnie, śpiewam sobie razem z nimi. Nie ma głosy. Nie wiem. Nie wiem, czy naszym
piosenki do nieba doletu, bo danielskich głosów są słabsze, nie. No. Kiedyś to mogłam sobie tylko tak pomarzyć. A jak? Specjalnie ta Platforma Obywatelska dla siebie robi takie udogodnienia. No, znam nazwę ptaków tak piąte przez dziesiąte, ale chciałam zaprosić do śpiewu ptaszki następujące. No to słuchaj. Słowiki, wróble, kosy, jazdki, kokuty, dzięcioły, kile, kukułki, szczygły, sowy, króli, czubaki, drozdy, sikorki, dzierlewo, kaczki, gąski, jemiołuszki, dudki, sznadle, pośmieciuszki, wilki, siepy, bociany i szpaki oraz wszystkie inne ptaki. No, 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 podziw mnie wielki ogarnia, toż to ogromna ptaszarnia. To by wytrzymał przy tylu krelach, świergotach, gnizdach, klekotach, przy nieustannym kęganiu, kwakaniu, klązganiu i pianiu. No nie byłaby ptasia symfonia, lecz okropna kakofonia. No nie pomyślałam o tym. Pani. No ale gdy ktoś zna się na ptasich śpiewach, to by się chyba na to nie. Czasem jednego kanarka, głosik za głośny, może być dla kogoś jednak nieznośny. Ale dla kogo? Jak można nie lubić kanarkowego śpiewania? Bywa i tak. Posłuchaj proszę mojego opowiadania. Staś marzył młodszym braciszem, ale mama była chora i tylko smutniała, gdy jej o tym mówił. Nie mam kogo kochać oprócz was, mówił Staś. Wy jesteście duzi, a ja chciałbym kochać kogoś maleńkiego. I wtedy mama na pocieszenie kupiła mu kanarkę. Kiedy Staś usłyszał, jak ta żółciutka drobina śpiewa, nazwał go Flecik i zaczął go kochać, jak tylko potrafi. Razem z tatą kupili dla Flecika klatkę nad klatkami, czego tam w niej nie było, żeby tylko Flecikowi się nie nudziło i żeby czuł, że jest kanarkiem ukochanym. Śpiewał więc coraz piękniej i głośniej, od rana do wieczora, a nawet czasem w nocy. Staś mógł tego śpiewania słuchać bez przerwy, ale nie jego mama.
była coraz bardziej chora. Leżała w łóżku. Bardzo to bolało. Marzyła o tym, by choć na parę godzin mocno zasnąć. Ale w lecicho. Nie wiedział, bo śpiewał jak solista w operze. Mama go lubiła, ale gdy w lecie nie obudził, ledwie przymknęła oczy. Tylko ciężko. Staś kochał ich oboje, ale nie mógł nauczyć kanarka nie śpiewać. Bo kiedy Flecik nie śpiewał, to smutniał i szarzał. Więc Staś, podobnie jak on, ale mama była jeszcze smutniejsza. Zapytał tatę, co ma robić. A tato kazał mu po pacierzu zapytać Pana Jezusa. Staś zapytał raz, drugi. Nie było odpowiedzi. Tylko babcia powiedziała, pomyśl, kto ciebie bardziej kocha, kanarek czy mama? I kogo trzeba kochać bardziej? Staś popatrzył na mamę, więc zapytała oczy. Co to za dziadostwo jakie pożyczkowe? Trzy razy więcej biorą, więc i wszędzie na to